Przyjaciele, ja chcę dzisiaj pociągnąć dalej to, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Chcę powiedzieć dzisiaj o głównym problemie związanym z uwalnianiem miłości. Głównym, jak w ogóle jest, bo osobiście uważam, że to jest naczelny problem, jeżeli chodzi o rozwój człowieka. Powiedzcie mi, zanim zacznę, może ktoś z was powie. Bo Bóg kocha człowieka. Bóg jest miłością. Więc co stało na przeszkodzie? Co stało na przeszkodzie? Żeby uratować człowieka od jego grzechu. Co stało na przeszkodzie? Dlaczego trzeba było zejść na ziemię i się wcielić? Czemu trzeba było to zrobić? Jaka rzecz stała na przeszkodzie? Umie ktoś powiedzieć? Decyzja. Od strony człowieka, tak? A czy stało coś na przeszkodzie od strony Boga? Zaufanie Bogu. Nie, od strony Boga co stało na przeszkodzie. Z czym Bóg miał problem? Z czym? Wiecie, czy Bóg miał problem? Nieprzebaczeniem. Wiecie? Z tym miał problem Bóg. Cholerny problem miał. Kiedy Bóg przebacza człowiekowi? Kiedy jest złożona ofiara? Tak? Wtedy, kiedy jest złożona ofiara. A teraz jak byłem w Łodzi, mówiłem na ten temat nauczania o sprawiedliwości, bardzo ważne nauczania. Będę je zamieszczał na stronie, przynajmniej kilka z nich, te fundamentalne strony naszego Kościoła, bo ja chcę was prosić, żebyście w ogóle to przestudiowali. W Starym Przymierzu było rzecz prosta bardzo, że Bóg mógł przebaczyć, trzeba było złożyć ofiarę, tak? Bez przelania krwi nie istniało to przebaczenie. Dramatyczna historia, nie? Tak? Ale ta dramatyczna historia ma swoją podstawę bardzo ważną, w tym, że Bóg jest jaki? Kto pamięta ze szkoły wiary, kto chodził? Jeden z głównych atrybutów Boga. Jaki jest Bóg? Niezmienny. Niezmienny. Atrybut Boga. Niezmienny Bóg. Wiecie dlaczego ja między innymi ufam Bogu? Bo jest niezmienny. To nie jest Bóg, który wstaje rano i ma inne zdanie. To nie jest Bóg, co ma focha. To nie jest Bóg, co ma trudne dni. To jest Bóg niezmienny. To jest atrybut Boga. Niezmienny Bóg. Człowiek jest zmienny. Tak? Ale nie Bóg. Bóg jest niezmienny. Jak Bóg powiedział, że zapłatą za grzechy jest co? Śmierć, tak? To nie było tak, że później się rozmyślił i powiedział, mam inne zdanie. I koniec. Zapłatą za zdradę Boga była śmierć. Nie więzienie. Nie problemy. Nie kłopoty. Śmierć. I musiała być złożona ofiara, czyli ktoś lub coś wcześniej musiało ponieść śmierć. Tak? Aby nastąpiło co? Przebaczenie. To jest dramatyczne. Dramatyczne bardzo.
Ja sobie kiedyś zadawałem to pytanie, czy to Bóg Wszechmogący, przecież co za problem? O, nie ma problemu, ludzie, przebaczam wam, jest spoko. Wystawiliście mnie do wiatru, poszliście za diabłem, ale to nie jest problem, bo ja jestem miłością. Nie do końca tak jest. To się nam tylko wydaje w tych w takich zhumanizowanych warunkach, w których żyjemy, wiecie. Są zhumanizowane warunki. Ale w duchowej rzeczywistości rzeczy są stałe. Tu jest wszystko płynne. Tu wszystko płynie. To nie ma problemu. Tak? Ale nie u Boga. U Boga są stałe. Stałe. Bóg się nie rozmyśla. Ale śmierć, to jest śmierć. I koniec. Teraz, żeby żyć, Bóg funkcjonować w społeczności Izraela, po popełnieniu grzechu, to trzeba było co? Kogoś zabić, tak? Albo tego Żyda trzeba było zabić za to, co zrobił, albo coś za niego trzeba było zabić. No i mamy cały system ofiarniczy, tak? Ofiara, ofiara, ofiara. Ja mówiłem o tym w Łodzi. 24 godziny na dobę pracowała ta rzeźnia. 24 godziny. Nam się wydaje świątynia, to wchodzimy sobie, dzisiaj wiecie, dywanik, wszystko pięknie. Wiecie, co tam było? 24 godziny na dobę rzeźnia pracowała. Człowieku, tam były zmiany kapłanów. Oni tylko wchodzili, wkładali szaty liturgiczne, noże do rąk i jedziemy. Podrzynanie gardeł, wylewanie krwi. Podrzynanie gardeł, wylewanie krwi. Dobre kapłaństwo? To było kapłaństwo. Kapłaństwo, teraz sobie to wyobraź. Milion ludzi. Milion ludzi. Cały czas ktoś coś rozrabia. I tylko w kolejce stoją, człowieku. I zażynanie, 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 zażynanie. Lała się krew ciągle, tak? Wiecie, czego to był synonim? Tego, co się wydarzyło później globalnie na krzyżu Golgoty. Bóg, żeby Bóg przebaczyć, musiało zostać złożone jakieś życie. To jest w ogóle niehumanistyczne, tak? To w ogóle nie jest fajne. To rozumiesz. To nie tak. To nie jest sentymentalne. Okej? Okay? Tobie mają ludzie pretensje, jak ja puszczam heavy metalowe uwielbienie, tak? Ja mówię, wiesz co? Bo do tej rzeźni, która tam była, rozumiesz, to disco polo nie pasuje. Nie pasuje, to do zhumanizowanych umysłów pasuje, wiesz o co chodzi? Trzepała Kasia dywan, z dywanu leciał już, to była rzeźnia 24 godziny na dobę i na krzyżu też była rzeźnia. Okej? Okay? Rzeźnia. Taka jest prawda o tym całym zjawisku. Na drodze miłości, uwolnienia miłości do człowieka stało przebaczenie. Żeby można było tą miłość uwolnić, a z drugiej strony ją przyjąć, musiało zniknąć nieprzebaczenie. Chcę mówić o największym blokerze, jaki istnieje w rozwoju człowieka, o nieprzebaczeniu. O nieprzebaczeniu. I może wielu z was być zdziwiony pod koniec tego głoszenia wnioskami, które wysnujecie. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Zaczniemy od jednego z przykładów w Piśmie Świętym, który jest źle interpretowany i bardzo nierozumiany przez ludzi. Sam byłem kiedyś gorącym zwolennikiem głoszenia tego, czego dzisiaj nie głoszę w tej sprawie. Ale to jeszcze był czas, kiedy uważałem, że można zbawienie stracić. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, od 14 do 15 wersetu. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec was nie odpuści wam przewinień waszych. Jaki werset? Ja też go głosiłem kiedyś w taki sposób, jak tu jest literalnie napisane. Ale to jest rzeczy tłumaczone. Jak większość Pisma Świętego. To jest przykra sprawa, ale takie są fakty. Posiedźmy na tę chwilę. Bo jeśli odpuścić
odpuśćcie ludziom ich przewinienia, odpuści wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Słowo, zanim sobie pójdziemy dalej w tym scenariuszu, żebyśmy zobaczyli, co to jest odpuszczenie. Odpuścić. Co to jest odpuścić? Ja wam przeczytam kilka rzeczy. Najczęściej używanych w Grece na wyjaśnienie tego słowa. Przede wszystkim to jest odesłać. Odesłać kogoś. Puścić wolno. Wolno puścić. Pozwolić odejść. Zaniechać wszelkich działań związanych z uzyskaniem satysfakcji, pominąć, czyli jakby udać, że coś nie istnieje. Dalej zaniedbać, czyli wręcz potraktować jako coś, co jest totalnie zbędne. Uniewinnić, uniewinnić, czyli uznać za niewinnego. To tylko takie główne. A więc słowo odpuścić jest słowem ściśle związanym z całym systemem przemiany myślowej w związku z kimś, kto zawinił i wszystkim, co jest związane z tym zawinieniem. Jeśli nie odpuścicie ludziom ich przewinień, przewinienie, kolejne słowo, ciekawie tłumaczone, przede wszystkim przewinienie to fałszywy krok. Każdy fałszywy krok, czy też błąd, tudzież porażka lub jakiś występek. Jest to przewinienie. A więc przewinienie jest nie tylko czymś, co jest stricte przestępstwem zaplanowanym, co jest grzechem świadomym, ale też przewinienie jest związane z każdą formą błędu życiowego. Z każdą formą porażki też wynikającej z tego błędu. A więc mamy tą podstawę, czym jest odpuszczenie i czym jest przewinienie. I teraz ten ciekawy zwrot. Bo jeśli odpuścicie ludziom i przewinienia, Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuści wam. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie. I to jest ciekawa rzecz. To sformułowanie i Ojciec wasz nie, kiedy sięgamy po pierwotne manuskrypty, no to dowiadujemy się tam bardzo ciekawej rzeczy. Że tam jest znaleziony fragment tego manuskryptu. Oni nie mają pełnego zapisu tego. Tego sformułowania Ojciec wasz nie. I tam jest, oczywiście przez tłumaczy, tak, dopasowane według ich zrozumienia to jakby te złożenie słów. Natomiast ludzie, którzy tym się zajmują, badają to, doszli po wielu latach do prostego wniosku. I dzisiaj na ten temat są już materiały. I ten tekst w tym oryginale, który został znaleziony bez tego dodatku, czyta się w ten sposób. On ojcem waszym jest, lecz mimo tego. On ojcem waszym jest, lecz mimo tego. I zaraz to przeczytamy w takim stanie, w jakim to w ogóle ma znaczenie. A to słowo wam, co ciekawe, też jest przekręcone, bo tam brzmi, jest słowo was, a nie wam. Ja nie chcę tego rozkładać na części pierwszej, bo by nam zeszło się w ogóle kupę czasu. Natomiast chcę wam tylko pokazać, w jaki sposób jest tłumaczone pismo.
Tekstem w swoim wyrazie winien być w ten sposób. Jeśli nie wypuścicie na wolność ludzi za pomocą zaniechania wyciągnięcia konsekwencji z powodu popełnionych przez nich błędów i występków oraz odniesionych przez nich porażek, to mimo że Bóg jest waszym Ojcem, ale nie wyprowadzi was z waszego błędnego postępowania w stosunku do nich. Taki jest wyraz tego tekstu. Co to oznacza? Po pierwsze, pokazane tutaj jest, że przebaczenie, tudzież odpuszczenie, ono jest związane z wypuszczeniem na wolność kogoś. To jest bardzo ważna rzecz. O tym będę za chwileczkę mówił. A po drugie, widzimy tutaj bardzo ważną sytuację, że tekstem to nie jest to, o czym pokazuje nam Pismo w tym wykładzie, czyli że jeżeli my nie odpuścimy, to i Ojciec nam nie odpuści, no bo to w ogóle zaprzecza wymianie krzyżowej. Bo mamy problem w tym momencie. Bardzo poważny problem teologiczny. Jezus przebaczył nam wszystkie grzechy, poprzednie, teraźniejsze i przyszłe, z wyjątkiem niewybaczenia drugiej osoby, tak? O, taki mamy problem teologiczny. Zgadza się? Czyli mamy człowieka, który nie przebaczył jakiejś osobie odrodzonego z Bożego Ducha i on umiera sobie, tak? I w związku z tym, że on nie przebaczył, to idzie do piekła, tak? Taki numer jest. Albo z tych wersetów literalnie tak by wynikało. No wierutna bzdura. Wierutna bzdura. Możesz komuś nie przebaczyć. Rozumiesz? A w tym wszystkim jeszcze strzelić sobie w łeb na końcu. I tak pójdziesz do nieba i tak. Nagrody nie dostaniesz. A do nieba się nie idzie z uwagi na uczynki. Tak? Do nieba się idzie z uwagi na dzieło Chrystusa na krzyżu. I zamknijmy ten temat od tej strony. Ale co jest ważne w pierwszej części? Że przebaczenie jest wypuszczeniem na wolność. To jest wyjście na wolność. To słowo w tym tłumaczeniu pokazuje nam bardzo ważną kwestię, że mimo że Bóg jest Ojcem Twoim, tak? To On nie zrobi stryk, aby pomóc Ci wybaczyć. Wielu ludzi przychodzi do mnie i mówi tak: pomódź się o mnie, żebym wybaczył. Ja mówię: wiesz, te wersety mówią, że nie mogę się o Ciebie pomodlić, żebyś wybaczył. Bo tu jest napisane, mimo że Bóg jest Twoim Ojcem, ale nie wyprowadzi was z waszego błędnego postępowania w stosunku do osoby, której nie przebaczyłeś. Co to oznacza? Oznacza to, że wybaczenie jest możliwe dla każdego człowieka tu i teraz. Można przebaczyć, kiedy się chce, a nie kiedy Bóg cię wzmocni, kiedy wypełni cię Boża obecność, czy kiedy w jakikolwiek inny sposób Duch Święty zadziała. A więc nieprzebaczenie jest głównym blokerem w uwalnianiu miłości, a w związku z tym w prowadzeniu zwycięskiego życia, jednocześnie jest bardzo proste do zniwelowania. Bardzo proste. Bóg mówi od razu, żeby nas wyprowadzić z takiego miejsca zaczarowania.
czyli nas rozczarowuje. I mówi, dzieci moje, mimo że jestem ojcem waszym, ale nie zrobię nic w związku z tym, żebyście wybaczyli. To wasza robota. Macie mojego Świętego Ducha i to wam absolutnie wystarcza, aby przebaczyć. A więc nie kombinujcie, nie czekajcie, tylko natychmiast przebaczcie, bo każda minuta nieprzebaczenia działa na waszą niekorzyść. Nie należy liczyć, że Bóg da nam jakąś dodatkową moc do wybaczenia innym. Nie można na to liczyć. Na to się nie liczy. To mrzonka. To mrzonka. A więc przez niewybaczenie nie pójdziecie do piekła. Ale przez niewybaczenie zatrzymacie swój rozwój duchowy. A po drugie, aby wybaczyć, nie możecie liczyć na Boga. I koniec. Dzisiaj tutaj została powiedziana ważna informacja. Informacja ta brzmiała w ten sposób. Nie proś Boga o coś, co już ci dał. Tak? W momencie swojego odrodzenia duchowego dostałeś całą moc potrzebną tobie do tego, aby wybaczyć człowiekowi. No nie tylko człowiekowi, ale za chwilę odpowiem. Ale przejdźmy się kawałek po temacie przebaczenia i nieprzebaczenia. Księga Micheasza 7,18. Księga Micheasza 7,18. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu. Odpuszczasz przestępstwo, nie chowasz gniewu. Co to znaczy? To znaczy, że na przebaczenie składają się dwa elementy. Odpuszczenie przestępstwa i co? Nie chowanie gniewu. Chrześcijanie myślą, że przebaczenie jest związane z tym, że się odpuszcza przestępstwo. Ale prawda Boża mówi co innego. Któż jest Boże jak Ty, który przebaczasz winę? Mamy przebaczenie. Przebaczenie. Z czego się składa? Odpuszczasz przestępstwo, nie chowasz gniewu. Masz upodobanie w łasce. Łaska uzdalnia nas do zrealizowania pełni przebaczenia. Otrzymałeś łaskę, więc możesz nie tylko, tak, odpuścić przestępstwo, ale też nie chować gniewu. Ktoś mówi, to jest w kościele normalne, mam do ciebie żal. Ja mówię, nie przebaczyłeś. O, przebaczyłem, bo podjąłem decyzję o przebaczeniu. Mówię, gówno prawda. Bo przebaczenie to jest odpuszczenie przestępstwa i niechowanie gniewu. Wiesz, co to jest niechowanie gniewu? To znaczy, że zachowujesz się tak, jakby nigdy nie nastąpiło skrzywdzenie twojej osoby. Nigdy. Nigdy. Ja słyszałem dziesiątki teologii tutaj. To jest to. Kolosan 3:12-13. List do Kolosan 3:12-13. Przeto przyobleżcie się jako wybrani Boże, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę,
łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciwko komu. I ważne słowa. Tak jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Tak jak Chrystus odpuścił wam. Nie inaczej. Przebaczamy tak, jak nam przebaczył Bóg. Jak ci przebaczył Bóg? Jak ci Bóg przebaczył? Jak tobie Bóg przebaczył? Ten, który jest twórcą przebaczenia. Jak ci przebaczył? Czy on ci przebaczył w ten sposób, że on powiedział do ciebie: niweluję, inaczej, jesteś niewinny. Rozumiesz? Jesteś niewinny. Tak? Ale... Dawno temu wyszedłem z więzienia. Dawno temu. Ostatnio pojechałem, żeby zobaczyć. Już minęło 10 lat. Czy została wymazana moja kara? Nie została. A nawet to jest najlepsze. Jak mi wymarzą karalność, teraz posłuchaj, to przy każdej kontroli, w każdym radiowozie w Polsce, kiedy wrzucą moje dane, dostaną wszystkie informacje. Każdy policjant. Tutaj będzie wisiał certyfikat mojej niekaralności, a w każdym radiowozie będzie informacja o mojej karalności od początku. Wiecie, co to jest? Świat. A wiecie, że chrześcijanie myślą na świat wielokrotnie. A potem się dziwią, czemu nie mają sukcesu. A ja mówię dlatego, że masz nieprzebaczenie. Uznałeś, że grzechy człowieka zostały zlikwidowane, ale pamięć jest przez ciebie pielęgnowana. Odpuszcza przestępstwa, nie chowa gniewu. Chrześcijanie chowają gniew, mają go schowany na wszelki wypadek. Trzeba coś mieć w zanadrzu. Jakby nie wyszło. Tak działa zryta psychika człowieka. Ja tylko na poziomie Kościoła to widzę, tylko naszej wspólnoty, ja daleko nie muszę szukać. Odpuszcza się komuś, ale przy rozmowach różnych wypomina się jego błędy. I to idzie jak z automatu. Żaden kłopot to jest. Przy herbatce, przy kawce. Tak? Wspomnieć bratu jego błędy. Czemu nie? I to nie jemu bezpośrednio, tylko do kogoś najlepiej. A pamiętasz, co zrobił? Nie pamiętasz? To jest przebaczenie? To jest groteska. Przebaczamy tak, podkreślam, tak, jak nam przebaczył Bóg. I teraz, na podstawie tych wersetów. Pierwsza rzecz. Postaw się w sytuacji tamtego człowieka. Chcesz dobrze przebaczyć? Postaw się w sytuacji tamtego człowieka. I to się nazywa współczucie. Najpierw wejdź w pozycję tamtego człowieka. Spójrz z jego perspektywy. Nie ze swojej. Nie ze swojej perspektywy. Z twojej perspektywy zawsze będziesz widział dobrze. Ja rozumiem ciebie, że ty stoisz na prawdzie. Pewnie, że stoisz na prawdzie, jesteś człowiekiem prawdy.
ale wejdź w Jego położenie. Wejdź w Jego buty. Spójrz z Jego pozycji. Z miejsca, w którym On się znajduje. Z poziomu Jego psychiki. Z poziomu Jego uświęcenia. Z poziomu Jego zrozumienia. Z poziomu Jego rodziny, Jego czasu, Jego pracy. Z tego poziomu spójrz. To się nazywa współczuciem. Łatwo wejść piętro wyżej i powiedzieć: widzę Cię. Widzę Cię. Ale Bóg wszedł w Twoje położenie. Dowodem na to jest to, że się wcielił. On wszedł w położenie człowieka. Bóg nigdy by nie zrozumiał człowieka, jakby się nie wcielił. Bóg by nie doświadczył, co to znaczy opresja demoniczna. Nie można opresjonować wielkiego Jahwe w niebie. Nie można opresjonować Boga w niebie. Nie można tego zrobić. Rozumiecie? Nie można. Żaden demon nie ma tam dojścia. Nie można podejść do Boga i go wystraszyć. Więc co zrobił? Wcielił się. I powiedział do diabła: wystrasz mnie teraz. Zapamiętam, co to znaczy czuć strach, abym mógł współczuć tym, za których umrę na krzyżu. Zapamiętam to. Dlatego napisane, że On współczuł. On wszedł w nasze buty. On zrozumiał człowieka. Jako Jezus, jako człowiek. Jest napisane: przebaczcie tak, jak On przebaczył. Pierwszy element. Wchodzę w położenie tego człowieka. Ja w położenie tego człowieka wchodzę. Sądź sprawiedliwie. Ale wejdź w jego buty najpierw. Sądź sprawiedliwie. Amen. Ale z jego butów. Z jego perspektywy. Najpierw to zrób. Współczucie. Po drugie. Spójrz w swoje serce. Zobacz, czego chcesz dla tego człowieka. Czego byś chciał dla siebie. Będąc w jego sytuacji. Wejdź w jego buty i zobacz, czego byś chciał dla siebie. Czego ty byś chciał dla siebie. Chciałbyś, żeby ci przebaczono? Chciałbyś, żeby ci odpuszczono? Chciałbyś, żeby nie poczytano ci winy? Chciałbyś, żeby nie wspominano ci twoich grzechów? Chciałbyś tego? Czy byś nie chciał? Czego byś chciał dla siebie? Dla siebie. Wejdź w jego położenie i zobacz, czego byś chciał dla siebie teraz. Oto jesteś w jego butach. Czego byś chciał? I sądź sprawiedliwie teraz. Wejdź w jego buty i sądź sprawiedliwie. Proszę bardzo. Zrób to. I to się nazywa dobroć. Dobroć. Po trzecie, zacznij myśleć i mówić przez dyscyplinę o tym człowieku tak, jak widzisz go w swoim sercu. Przebaczyć człowiekowi to znaczy zacząć myśleć i mówić o nim tak, jak się ma w swoim sercu. Czego ty oczekujesz dla tego człowieka? Jak go widzisz? Oczekujesz sukcesu czy porażki? Jak mówisz? Jako człowiek oczekujący dla niego sukcesu czy porażki? Pamiętacie, co mówiłem tydzień temu? Chodząc z miłości, patrzymy w wierze. W wierze. W ogóle wierzycie w to, że ja patrzę na człowieka dzisiaj i on coś zrobił dzisiaj. Ja w ogóle nie zakładam tego, że on jutro będzie taki sam jak dziś. Wiecie o tym? Ja w ogóle nie zakładam, że on jutro będzie taki jak dziś. A wiecie dlaczego? Bo ja znam moc Boga. Ja potrafiłem się położyć, spać w pewnym stanie, a wstać w innym stanie. I nikt mi nie powie, że tak to nie działa. Nikt mi nie powie, że nie można się zmienić w 15 sekund. Znasz to. Tak jak nikt mi nie powie, że nie można być uzdrowiony w 15 sekund. Nikt nie ma pretensji o to, że ktoś jest uzdrowiony w 15 sekund. Ale robimy założenie, że człowiek, który jest dzisiaj taki, jutro też będzie taki. A skąd ty wiesz, że jutro będzie taki? Skąd ty to wiesz? Jakie masz w ogóle prawo do tego, żeby tak twierdzić? Ktoś powie: widzę proroczo. Ja mówię: uspokój się, pomyliły ci się przymierza.
Przymierza ci się pomyliły. Ludziom się mylą przymierza. A wiesz, dlaczego się mylą przymierza? Dlatego, że w Nowym Przymierzu prorokowania, rozumiecie, są opcjonalne. W Starym Przymierzu one były opcjonalne w pewnym stopniu, a w pewnym były stałe. Rozumiecie? Jeśli w Starym Przymierzu czytasz takie rzeczy, Izraelu, jeśli, tak, to znaczy, że tam jest opcja. A jeśli w Starym Przymierzu czytasz, że tak będzie, to tak było, ale w Nowym Przymierzu tak nie ma. Rozumiecie? Tak nie ma. W Nowym Przymierzu nie ma ostatecznych prorostów do życia człowieka. Takich rzeczy nie ma. Bo w Nowym Przymierzu obowiązuje prawo wiary. Oparte na czym? Na łasce. Na łasce. I dzisiaj ktoś jest bydlak, tak? A jutro to jest dżentelmen. I koniec. I tyle. Pewne rzeczy są procesowe, pewne nie są procesowe, nie do nas to należy już w tej chwili ocena. Natomiast w Nowym Przymierzu nie ma ostatecznych proroctw. To jest fikcja literacka. Ok? Prorok dziś to jest ktoś inny niż kiedyś. Ktoś inny w ogóle. To jest opcjonalne dzisiaj wszystko. Rzecz się stanie, ok? Jeśli nie zostanie uruchomiona wiara. I koniec. Ja już słyszałem różne proroctwa. Ktoś przychodzi i mówi, ten człowiek na pewno umrze na tą chorobę. Ja mówię, na pewno umrze, jak nie będzie trwał w wierze, to na pewno umrze. A nie dlatego, że takie jest proroctwo. Pan powiedział, ja mówię, masz śrubkę niedokręconą tu. Śrubkę. Idź, może post weź. Tak? Poproś Boga, żeby zesłał anioła ci śrubkę dokręcił. Masz śrubkę niedokręconą. Umrze, jak nie będzie wierzył. Jak będzie wierzył, będzie zdrowy. Koniec, kropka, tak? A nie, bo Pan powiedział. Pan się przestał wypowiadać na te tematy 2000 lat temu. Pan się przestał wypowiadać. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu. To była ostatnia wypowiedź Boga do człowieka. I dzisiaj jest informacja taka. Kto uwierzy, będzie miał. Kto nie uwierzy, nie będzie miał. Taka jest informacja. To jest życie chrystocentryczne. Nie istnieją ostateczne proroctwa. Dlatego ja się śmieję z tych ruchów dziwacznych, rozumiecie? To będzie tak, ja mówię, będzie. No dlaczego będzie? A ja będę miał, jak będę chciał. I co? Ja będę miał, jak będę chciał. Bo w mojej Biblii jest napisane, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I ty se miej, jak ci powie prorok, a ja będę miał, jak będę chciał. Tak? Bo Bóg mnie pyta, co chcesz, żebym ci uczynił. Ja mówię, na pewno nie to, Panie, co powiedział ten prorok tamtemu. Bo ja tego nie chcę. Tak? Słyszę proroków. Chrystocentryko. Ładnie? A więc zaczynamy myśleć i mówić przez dyscyplinę, nie przez uczucia, drodzy przyjaciele. Bo uczucia mogą być poranione, porżnięte jak żyletką Paul Silver. Rozumiecie, o co chodzi? Tu nie patrzymy, co my czujemy. Ja dziś nie mówię o tym, co czujemy. Będziemy mówili o tym w przyszłym tygodniu. To, co czujemy, to dzisiaj nie jest ważne. Ważne jest, że my decydujemy. Decyzja o przebaczeniu nie polega na tym, że ja mówię, przebaczam ci w imieniu Jezusa, tylko odpieprz się ode mnie na najbliższy czas. Zdecydowałem. Ja mówię, uspokój się, weź przestań. Jaka to decyzja? Co to jest za decyzja? Za decyzją idzie cały system dyscypliny myślowej. A następnie dyscypliny języka. Przebaczyłeś komuś? Ty nie masz prawa tu wspomnieć dawnych grzechów. Ty nie masz prawa mu powiedzieć o tym, co on ci złego zrobił. Nawet żeby ci wyjął bebechy i powiesił na siatce. Rozumiesz?
Nie posiadasz prawa w Nowym Przymierzu takiego. Ty musisz zrobić porządek sobie z głową. A myśleć możesz o tym, o czym chcesz. Bo wszystko możesz w tym, który cię umacnia w Chrystusie. Tak? Możesz myśleć, jak chcesz i o czym chcesz. I jeżeli nie możesz myśleć, o czym chcesz, to masz warownię obsesji. Obsesyjne myśli, obrót. Jak wam kołowrotek lata w głowie komuś, taki kołowrotek. Rozumiesz? To jest zespół obsesyjny. Coś zobaczę, już mi się przypomniało. Coś podobnego, już mi się przypomniało. Obsesja. Warownia obsesji. Następnie przez dyscyplinę nie możesz ulegać swoim emocjom na wybryki tego człowieka, lecz trwając w wierze i modlitwie musisz ustawiać swoje emocje pod emocje Boga. Bóg ma zdrowe emocje. Jakie Bóg ma emocje? Zdrowe. I jeżeli Bóg ma zdrowe emocje, a w tobie mieszka Święty Duch, to masz absolutny dostęp do tych emocji. Można sobie wymienić ten system poprzez uzdrowienie. Nie poprzez to, że się coś wyjmuje, się wkłada. Nie, uzdrowienie. Wiecie, co to jest emocja? Przeskok impulsu elektrycznego z jednego kawałka mózgu na drugi. To się dzisiaj fotografuje już. To się mierzy człowieku jak miernikiem. Emocja to nie jest coś ulotnego. To się dzisiaj robi zdjęcia temu. Ludzie mówią, a emocje, emocje, mam emocje. Ja mówię, co masz emocje? Tak jak masz białe ciałka krwi czerwone, tak masz przeskok elektryczny w głowie. Wow. Takie rzeczy są dziwne. Do takich rzeczy ludzie już podchodzili dawno temu. Ludzie mówią, nie mogę sobie poradzić. Ja mówię, to jest kwestia uzdrowienia. Natomiast na dzisiaj podejmujesz decyzję, że będziesz czuł jak Bóg. Od tego się zaczyna. Znacie zasadę duchową? Moc przychodzi na decyzję. Amen. Moc przychodzi na decyzję. Moc przychodzi na decyzję. To, ludzie, tu nie ma czegoś takiego, że ja zdecydowałem, że komuś przebaczam, że komuś odpuszczam. Okej? Okay? I że ja sobie z tym kotłem w głowie żyję dalej. Tu się zaczyna proces wyczyszczenia mojej pani wobec danego człowieka. Ja mam proste zasady. Na dzień dobry zmiękczam jego imię. Na dzień dobry. Rozumiesz? To już nie jest Zdzisław, tylko to jest Zdzisio. Ja już robię plan modlitewny od dzisiaj. Ja już się modlę od dzisiaj. Tu mi to wszystko stoi czasami. Tu. Ja się modlę o pieniądze dla Zdzisia. Wiesz, jak się fajnie modlisz o to, żeby ten, który cię skrzywdził, miał dużo pieniędzy? Wiesz, jak się jest cudownie modlić o kogoś, żeby był zdrowy, rozumiesz, jak sam Jezus, kiedy ktoś zniszczył ci kawał życia, kiedy modlisz się o jego zdrowie, kiedy modlisz się o jego powodzenie, kiedy modlisz się o jego służbę, kiedy mówisz, Panie, ja chcę, żeby jego poselstwa były mocniejsze niż moje. Panie, ja chcę, żeby był mądrzejszy ode mnie. Niech Zdzisiowi się powodzi jak Abrahamowi. To jest praca. Tylko, że chrześcijanie mówią, po co będę nad tym pracował?
Przebaczyłem aktem decyzji. Weź. Przebaczenie jest decyzją. Na decyzję przychodzi moc, ale to nie jest decyzja jedynie polegająca na wypowiedzeniu pewnego sformułowania, rzucenia komuś, proszę Ciebie, tego w twarz, albo podania temu na widłach komuś, żeby nie podchodzić za blisko. Przebaczyłem Ci. Nażryj się. To nie jest uwolnienie, o którym jest mowa na początku. Tak się nie uwalnia człowieka i tak się nie uwalnia siebie. Gdy zdecydujesz przebaczyć, Bóg, który jest w Tobie, uwolni swoje możliwości i uczucia w Twoją duszę i ciało. On to zrobi. Kiedy jest prawdziwa decyzja, prawdziwa, a więc, teraz posłuchaj, powiem Ci bardzo ważną rzecz. Jeżeli dalej borykasz się z takimi rzeczami, to znaczy, że nie przebaczyłeś. Bo nie ma mocy. Masz moc? Do zatrzymania? Kotła w głowie? Nie masz? To nie przebaczyłeś. Weź się z tym w ogóle, weź się w ogóle normalnie z tym za barki. Weź się z tym za barki. Masz do kogoś żal, masz pretensje. Masz do kogoś coś oprócz miłości. Masz do kogoś coś oprócz miłości. Czyli oprócz tego, że realnie chcesz uwolnić sukces do jego życia za pomocą twojego życia. Jeśli masz cokolwiek do kogoś innego, to znaczy, że mu nie przebaczyłeś. Rozumiesz? Jeżeli jesteś w stanie bez żadnego problemu usiąść i mówić o czyichś błędach, o czyichś porażkach, o czyichś kłopotach, jeżeli jesteś w stanie mielić sobie w głowie te rzeczy ustawicznie, to znaczy, że nie przebaczyłeś. Pamiętacie, że jesteśmy ruchem prawdy? Fundamentem naszym jest prawda. My musimy stać na prawdzie. Ja stanąłem przed faktami nieprzebaczenia, bo ja uważałem, że przebaczenie polega na tym, że ja po prostu to powiem. A tu się okazało, że ja muszę wziąć cały mój łeb i wrzucić do pralki na wirowanie. Ja mu taką rzecz zobaczyłem. Rozumiesz, o co chodzi? Takie coś zobaczyłem. Dlaczego przebaczamy? Jakub 2,13. List Jakuba 2,13. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. A więc przebaczamy, aby uwolnić siebie i żeby wejść wyżej w poznaniu i doznaniu Boga. Przebaczamy, aby uwolnić siebie. Wiecie, dlaczego się przebacza przede wszystkim? Żeby uwolnić siebie. Siebie najpierw. Słowo Boże mówi nam, że kto nie okazuje miłosierdzia, ten ponosi sąd bez miłosierdzia. Więc co ja robię? Ja przebaczając najpierw uwalniam siebie. Uwalniam się od tego, że ja w ogóle coś od kogoś chcę. Uwalniam się, bo ja siebie uwalniam. A dwa, to słowo mówi, że miłosierdzie kuruje nad sądem. Czyli jeżeli ja przebaczam, to ja wchodzę na poziom wyżej. Kupa ludzi w szeroko pojętym kościele jest na pewnym poziomie. Nie może wejść wyżej. Nie może wejść, nie może skoczyć. Dlaczego nie mogą skoczyć? W ogromnej ilości przypadków jest taki powód, że oni mają nieprzebaczenie. Jeszcze raz ja będę te rzeczy tłukł jak w ogóle młotkiem. Zasady są stałe i niezmienne. Pamiętam, jak w 90 roku po raz pierwszy trafiłem do więzienia i wszedłem do celi. Ja bardzo chciałem być w tej klasie najwyższej, czyli gryp psujących. Więc od razu w ogóle się zadeklarowałem, czy ja tego bardzo chcę i to mnie bardzo interesuje. Potem z tego pokutowałem, ale wtedy tak bardzo chciałem. Jak oni mnie uczyli, bo tam jest cały system, to jest religia swego rodzaju. Jak oni mnie uczyli systemu grypsowania, to oni do mnie powiedzieli na początku podstawową formułę.
która mi się potem przypomniała w 2001 roku, jak Jezusa poznałem. Wiecie, jaka była podstawowa formuła? Zasady krypsowania są stałe i niezmienne. Ja nie wiem, skąd oni to wzięli, bo miałem wrażenie, że z Biblii później. Bo później było tak, reguły są zmienne i zależą od sytuacji i otoczenia. A zasady są stałe i niezmienne. Ja potem poznaję Jezusa i się dowiaduję, że zasady są stałe i niezmienne. Reguły są zmienne. Duch działa jak chce, kiedy chce, to tam chce, wiecie, choć już jest w ogóle manewr, tak? Ale zasady są stałe i niezmienne. I zasady są takie, że miłosierdzie króluje nad sądem. I jeżeli ja przebaczam, okej, to ja otwieram sobie co? Pięterko wyżej. A jak ja nie przebaczam, to nie otwieram pięterka wyżej. To święty level zamknięty. Rozumiesz, o co chodzi? Zamknięty. Ludzie mówią, jakoś tam się nie mogę dodrapać. Przebacz! Ewangelia Jana 20:23. Ewangelia Jana 20:23. Mówi tak. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. A więc przebaczenie jest po to, aby uwolnić człowieka. Przebaczając grzechy, uwalniamy człowieka. Wy wiecie, że my, trzymając nieprzebaczenie, trzymamy człowieka na smyczy, wiążemy jego życie. Jemu się w życiu nie wiedzie. On ma trudno w życiu. On się musi przepychać. On się musi przebijać. Cieszysz się, jak się twój wróg przebija, co? A niech się przebija, ha. Nie przebaczę. Będę go trzymał na drogu. Na sztywnym cholu. Tak go załatwię. Rozumiesz? Bożym dyszlem go załatwię. Będę go trzymał jak psa. Nie trzymaj nikogo jak psa. Uwolnij siebie i uwolnij człowieka. Weź, zamknij ten temat. Weź to zamknij w ogóle, wiesz. Zamknij to. Pamiętam, jak wyszedłem na wolność. Szedłem w moim miasteczku po ulicy i podszedł do mnie gość. Znaczy podszedł. Szedł. Ja go zawołałem. W ogóle zapomniałem o tym, że 11 miesięcy wcześniej wywiozłem go do lasu. Przystawiłem mu broń do głowy, on lał w gacie ze strachu. A ja zapomniałem, chciałem mu Ewangelię głosić. On zaczął uciekać przed tym. Rozumiesz? Ja do niego wołałem ten po imieniu, zaczął uciekać przede mną. Ja mówię, kurczę, gość przede mną ucieka, wie. Ocukana. Lasierski jest mały, człowieku bardzo mały. Więc sobie dalej chodziłem tam po tym mieście i spotkałem go drugi raz. Już teraz tak się spotkaliśmy, że nie miałem ci zwiać. I on jej mówi, ja ci oddam te pieniądze, a ja w ogóle zapomniałem pieniądze, żeby z nim. Ja mówię, ale jakie pieniądze? Chciałem ci w ogóle powiedzieć, mówi, wiesz, mówi, bo też i wiesz, no bo to taki złodziejasz, nie? Chciałem ci powiedzieć, że Jezus umarł za twoje grzechy, że stał martwy, w ogóle wiesz, że on się patrzy na mnie, wiesz, wystraszone oczy. Ja w ogóle dziś pamiętam te oczy, do dzisiaj. Gość był po prostu zesrany, dlatego że i on był coś mi winny, coś był winny. Ewangelię mu chciałem głosić, rozumiesz? Trzeba gonić gościa, żeby Chrystusa zwiastować. Dlaczego? Nie przebaczenie. On wiedział, że on w jego myślach było to, że ja mu nie przebaczyłem. On był na jakimś holu tutaj, wiesz, o co chodzi. Hol. A więc przebaczamy dla siebie, i aby uwolnić siebie, i przebaczamy, aby uwolnić drugiego człowieka. Drugi list do Koryntian, 2:7. Prowadzi nas dalej. Drugi list do Koryntian, 2:7. Także przeciwnie, wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, żeby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. A więc przebaczamy, żeby uzdrowić człowieka. Wielu ludzi
którzy, którym nie przebaczamy, są w potrzasku, jeżeli chodzi o stan zdrowia psychicznego lub fizycznego. Mają potrzask jakiś. My o tym nie wiemy, bo często ich nie spotykamy. Ale ja wam powiem teraz bardzo ważną kwestię. Za chwileczkę. Ale uwalniamy człowieka poprzez przebaczenie. Uzdrawiamy go poprzez przebaczenie. Rozumiecie? Tak robimy. Pomagamy mu w ten sposób. I pierwszy list Jana 4,16. Pierwszy list Jana 4,16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. Widzimy prostą rzecz. Bóg to miłość. Wiara w Boga to wiara w miłość. Chodzenie z Bogiem to chodzenie w miłości. Czyli stosowanie się do zasad tej miłości. Zobaczcie, prosta rzecz. Te elementy przebaczenia są ściśle związane z tym, tak, że my kochamy. Nie mogę kochać i nie przebaczać. To jest niemożliwe. Dlaczego? Bo 1 Koryntian 13,5 mówi tak. Miłość nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Miłość nie myśli nic złego. A kocioł w głowie związany z nieprzebaczeniem ustawicznie myśli coś złego. Cały czas myśli coś złego, przywracając sytuacje, które miały miejsce. Myśląc negatywnie, myślisz coś złego. Słowa nie myśli nic złego w oryginale brzmią nie czyni żadnego zapisu zła. Taki jest tu zapis. Nie czyni żadnego zapisu zła. Miłość nie czyni zapisu zła. Czyli nie ma takiej karteczki, na której jest wynotowane, co kto jest winny. Rozumiesz? Nie ma takiej karteczki. W naszych głowach jest pełno takich karteczek. Twarde dyski są już nawet dziesiątki. W naszych głowach. Karteczek by zabrakło. Czy są twarde dyski. Ludzie, o rzeczach, które nam zrobiono, złych rzeczach, które nam zrobiono, bez żadnego problemu pamiętamy. O krzywdach, o kłopotach, bez żadnego problemu pamiętamy. Rozumiecie? W przyszłym tygodniu będę mówił, co my z tym robimy, bo my sobie to gdzieś tam spychamy, tak, żebyśmy sobie żyli później z tym. Bo jesteśmy zawodowcami od tego. Wszystko możemy w tym, którym nas umacnia w Chrystusie. Potrafimy zepchnąć w ogóle cały system problemowy głęboko. Ale nie o tym dzisiaj. Chodzi o to, że miłość nie czyni żadnego zapisu zła. Jeżeli chcesz poruszać się i wzrastać w Bogu, to musisz zniszczyć każdy zapis zła, złych zachowań, słów i czynów wobec innego człowieka. Ty musisz zniszczyć! Nie w ogóle zepchnąć. Nie powiedzieć, ja tam w ogóle decyduję, że przebaczyłem. Nie! Bo w kontakcie z tym człowiekiem nie dasz rady. Gwarantuję ci to. Słuchajcie, żeby być w relacji z człowiekiem, który cię skrzywdził, musisz przebaczyć, bo inaczej nie dasz rady być w relacji. Wcześniej czy później to wylezie do wierzchu. Rozumiesz? A teraz ci powiem na końcu rzecz bardzo ważna w tym wszystkim. Te same zasady dotyczą przebaczenia samemu sobie. I tu jest klops na wiankach w Kościele. Bo ja teraz mówiłem o drugim człowieku. Ale dokładnie to samo. Dokładnie. Jest związane z tobą jako osobą. I teraz posłuchaj. Jeżeli masz mikroskopijny zapis zła wobec siebie, leżysz i kwiczysz, nie chodzisz w miłości i nie pójdziesz dalej.
Koniec. Rozumiecie, o co tu chodzi? Przebaczenie to bloker. Musisz przebaczyć sobie, musisz przebaczyć innym. Chcę wam pokazać bardzo ważną rzecz. Nie istnieje większy bloker. To z tego blokeru wyrastają w ogóle patologie, odrzucenia i inne rzeczy. To dopiero z tego wychodzą. Dlatego, że głównym problemem między Bogiem a człowiekiem było nieprzebaczenie. Rozumiecie? To był bloker miłości. I Bóg musiał go zlikwidować, żeby móc kochać. I teraz ty musisz zlikwidować bloker nieprzebaczenia, żeby kochać. I ty możesz sobie nazywać, jak ty chcesz, różne rzeczy. Ale jeżeli masz zapis zła, to ty nie przebaczyłeś i koniec, rozumiesz mnie? I teraz posłuchaj dalej jeszcze. To nie jest kwestia rzeczy dawnych. To jest kwestia tego, co się stało sekundę temu. Sekundę temu ktoś cię skrzywdził. I w tobie natychmiast może powstać nieprzebaczenie. Natychmiast. To, że ty wybaczyłeś komuś tam rzeczy sprzed lat, dałeś radę. Ale jest codzienność. Dzisiaj jest. Dzisiaj są relacje. Dzisiaj są kontakty. I dzisiaj, posłuchaj mnie, będziesz raniony. Mam dla ciebie taką nowinę. Dzisiaj będziesz raniony. Pochodzisz po ziemi. Wiesz, kiedy nie będziesz raniony? Jak do nieba pójdziesz. Bo w mojej Biblii jest napisane, że póki chodzimy po ziemi, jesteśmy oddaleni od Pana. Ludzie w kościele, którzy uciekają od zranień, to są poszałowania godni ludzie. Ludzie uciekający od zranień, to są wylęknieni ludzie. Wylęknieni ludzie. Żeby mnie ktoś nie zranił. A co ci się stanie, jak ktoś cię zrani? A mnie można zranić, no i co? Jak ja bym się obawiał, że ktoś mnie zrani, to bym nie robił tego, co robię. A na pewno nie wywlekałbym swojego życia przed innych ludzi. Ale ja jestem pod tymi samymi zasadami, co każdy inny. Ja muszę przebaczać, bo nieprzebaczenie puka do mojego życia tak samo, jak do twojego. I nie ma takiego człowieka wśród was, do którego życia nie puka nieprzebaczenie. A wielu z was nie przebaczyło, jestem o tym przekonany. Bo ja rozmawiam z wami. Ja was słucham. I tyle. Rozumiecie? Tylko to się inaczej nazywa. My to sobie ponazywaliśmy wszystko. Ponazywaliśmy. Co to jest niskie poczucie własnej wartości? To jest wynik nieprzebaczenia sobie. Dziękuję bardzo. Ktoś z was ma niskie poczucie własnej wartości, to znaczy, że nie przebaczył sobie. I już. Masz bloker. Tak? Wycofanko. Ktoś wycofany? Tak? Dlaczego? Dlatego, że działa lękowo. Czemu się boi? Bo nie przebaczył sam sobie. Prosto jak drut. Bo uważa, że jest za słaby, za głupki, za mały, za taki, za taki, za taki, za jakiś. Tak jest ze wszystkim. Co sekunda będzie przychodziła do ciebie chęć nieprzebaczenia komuś i nieprzebaczenia sobie. Co sekunda, cały czas. Dlatego przebaczenie to jest stały stan, w którym chrześcijanin musi zasuwać. Ja kiedy przychodzę do mojej komory, tak? To moją stałą modlitwą, tak? To jest to, Panie, odpuszczam każdemu człowiekowi, który do tej chwili pomyślał o mnie źle, powiedział coś do mnie źle, chciał źle dla mnie, dla mojej rodziny i dla służby mojej. Odpuszczam mu Ojcze i chcę, żeby mu się powodziło jak Abrahamowi. Halleluja. Ja nie zsyłam klątw na ludzi. Nie. To nie tak działa. Byliśmy z Sarą na trampolinach w piątek. I skakaliśmy sobie i tam był taka dziura z gąbkami takimi. I tam wpadł mały chłopiec. Ten chłopiec był grubaskiem. Był tam z babcią i z dziadkiem. Leżał w tych gąbkach i nie mógł wyjść. I babcia podawała mu rękę, żeby wyszedł. Ale on miał focha.
On miał focha, że mu się nie udało. I leżał w tych kopkach tak. Twarz miał taką, a ja do stary mówię, zobacz. Mówi, taki mały, a już pyszny. Mówię, zobacz w ogóle, focha ma. Że babcia rękę wyciąga. Trzeba rękę wziąć to, tak? A nie. Ale on jest niezadowolony, że mu się skok nie udał. Normalny chrześcijanin charyzmatyczny. Mówię, klasyczny charyzmatyk. Klasyczny charyzmatyk. Ktoś mu w życiu pieprzne łąki. Już ma pretensje. Patrzy do kogo? Może do kogoś będę miał? Nie ma do nikogo, do siebie. Jest jeszcze trzeci aspekt. Musisz przebaczyć Bogu. I musisz się nad tym poważnie zastanowić. Każde pytanie, dlaczego Boże? Czemu mi się to przydarzyło? Każdy akt niedowiarstwa. Każdy to zarzut przedstawiony Bogu. Zarzut. Nieprzebaczenie to przedstawianie zarzutów. Bogu, sobie albo drugiemu człowiekowi. Na tym pasuje nieprzebaczenie. Rozumiecie, dlaczego to jest taka poważna sprawa? Judasz się powiesił, bo nie uwierzył w przebaczenie. Rozumiecie? Lucyfer nie wrócił do Ojca, bo nie uwierzył w przebaczenie. Od początku wszechświata to się kręci. Od początku wszechświata. Od początku to się kręci cały czas. Chcę, żebyście do tego podeszli bardzo poważnie, ponieważ my musimy chodzić w miłości. A jeżeli my będziemy funkcjonowali w nieprzebaczeniu, nie damy rady uwalniać miłości. Nie damy rady. Ja dzisiaj nie noszę najdrobniejszego zapisu zła wobec kogokolwiek. Łącznie ze sobą. Ja mam o sobie tak wysokie poczucie w ogóle wartości, znaczenia w ogóle. Rozumiecie, o co chodzi? Bardzo duże. I takie jak mam do siebie, takie mam do innych ludzi, bo to jest początek. Tak jak mam do siebie, to mam do ciebie. Ja nie widzę w tobie porażki. Rozumiesz? Ja zaburzenia mogę twoje zobaczyć. Wtedy ci podchodzę, podaję ci rękę, chyba że masz focha w ciebie, jak ten grubasek, co tam leżał. Tak? Ale jak nie masz focha, to w porządku, to wyciągamy i lecimy z kosem, tak? Bo ja w ogóle ciebie nie oceniam. Dla mnie to ty jesteś mistrz świata, tylko zaburzony. Rozumiesz? Niki Lauda, tylko jedziesz na wsteczny. Kurczę. Ale dla mnie jesteś Niki Lauda. Ja cię widzę jako Niki Lauda. Rozumiesz, o co chodzi? Ja cię takiego widzę. Tylko kurczę, mówię, chłopie, weź do przodu, nie ten bieg. Ale dlaczego tak ja o tobie myślę? Bo ja do ciebie nic nie mam. Ale ja nie mam do ciebie nic, bo ja mam wysokie poczucie własnej wartości. Bo do siebie nic nie mam. A nie mam nic do siebie, bo do Boga nic nie mam. Przebaczyłem Bogu, przebaczyłem sobie, przebaczyłem innym ludziom i wprowadziłem system przebaczenia do mojej kultury życia. Ja mam przebaczenie w kulturze życia. Tak jak mam pokutę w kulturze życia. Rozumiecie? Mam przebaczenie w kulturze życia. Jak widzę, że coś tam nie zagrało, ktoś tam nie bardzo wobec mnie, ja już przebaczam, odpuszczam. Kurczę, dlaczego mam nie odpuszczać? Ja mam taki upaw dzisiaj w ogóle, jak sobie włączam internet, to z boku mi wyskakują takie informacje. Ceroński, ty, psia, ty Chrysta. W ogóle wiem, co chodzi. A ja mam już taki upaw, mówię, kurczę, mówię, mistrzostwo świata, co oni wymyślają. Ale ja się z tego śmieję, ja mam zabawę już dzisiaj, zabawę. Nie mam nic do tych ludzi. Fajni ludzie, kurczę, wiesz, no mogą napisać słownik brzydkich wyrazów, rozumiesz? Może dostaną Nobla. Okej. Boże, niech im będzie jak najlepiej. Tak? W ogóle super. Co ja mam do nich? Jak ja wiem, kto ja jestem. Nie będę chodził w nieprzebaczeniu wobec tych ludzi. Nie będę czynił zapisu zła. Musisz zacząć pracować nad umysłem. Ty nie bierz przebaczenia jako zwykłej decyzji, takiej literalnej. Ja zdecydowałem, bo to jest za mało. To za mało. To nie tak działa, przyjaciele. To nam tak wmówiono. Ja też tak kiedyś głosiłem, potem pokutowałem z tego. Tak samo jak głosiłem, że jak się komuś nie przebaczy, się do piekła pójdzie. Bo ja myślałem, że w piekle jest specjalne miejsce dla chrześcijan.
odrodzonych z Bożego Ducha takie miejsce. Jeszcze słuchałem takich człowieku, świadectw człowieku, tam ludzie, którzy byli w zaświatach, byli, o, widziałem siostrę ze zboru, która nie przebaczyła tam komuś, rozumiesz, o co chodzi, mówię, człowieku, co on żar. Przed tą śmiercią kliniczną. Mówię, powinni dać zakaz po prostu, że przed śmiercią kliniczną nie wolno tak jeść. No. Przebacz Bogu, sobie i innym. Nie ma bata, żebyś miał jakąkolwiek myśl związaną z zapisem zła w stosunku do siebie, Boga czy innego człowieka. Musisz przebaczyć. Dlaczego ty musisz przebaczyć? Bo ty nie odniesiesz sukcesu. Utkniesz. Utkniesz. A ostatnią rzeczą, którą chciałbym widzieć, to jak utknąć. Dlatego, że cię kocham i na to zależy. Rozumiesz? O tyle. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się. Dziękuję ci za to słowo. Ojcze, ja modlę się, że to słowo przenikało każdego człowieka. To słowo Duchu Świętym prowadza ludzi w miejsce, w którym sięgną po swój sukces. Ojcze, ja modlę się, aby Twój Święty Duch wypełniał każdą duszę teraz. Duch, który jest w duchach odrodzonych. Niech wypełnia teraz każdą duszę, każdą myśl, każdą emocję, każdą decyzję. Boże, Ty, który prowadzisz ludzi we wszelką prawdę, który wprowadzasz ich i w to. Dziękuję Tobie, że taki właśnie jesteś. Ojcze, ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że tu w Kościele Mocy nie będzie ani jednego człowieka, który nie przebaczył Tobie, sobie i innym ludziom. Ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że każdy będzie tutaj uwalniał miłość. Będzie silnie stał na prawdzie, uwalniał miłość i to będzie powodowało realny sukces w jego życiu. Amen.